Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony oczywiście Demon Diaz i zapraszam was na kolejny film z serii Zagrajmy w Nioh 2. No i kontynuujemy zadanie poboczne, aczkolwiek zadanie, które zapowiada się bardzo ciekawie, ponieważ mamy w nim Kodamy, a to może oznaczać, że będzie to zadanie nieco bardziej złożone i zrobione z większym pomysłem niż takie statystyczne, czy po prostu średnie zadanie poboczne. O mój Boże, ta celność w tej grze. Dobra, zobaczmy, co z tego wyniknie, bo ostatnio ich pokonałem, ale cofnąłem się dlatego, że kończyliśmy odcinek. Czy w sumie umarłem na tym ostatnim? Nie jestem pewien, nieważne. Ważne jest to, że jest na jego plecach. Okej. Okay. Pamiętam, że ogień na nich działał stosunkowo dobrze. O właśnie. Całkiem fajnie teraz to wyszło. I to w sumie nawet wyszedłbym na zero. Jedynie co, to musimy poczekać, aż ten efekt ze mnie zejdzie, bo on chwilę będzie trzymał. A tak to może byśmy nawet i zestrzelili go, tylko że nie za pomocą karabinu, a rykiem smoka go powalę. Zobaczymy, czy to go na jeden strzał weźmie. To oczywiście, że tak! 5000 obrażeń! Ponad, słuchajcie, to jest niesamowita ilość. Dobra, tutaj nikogo nie mam, ale ten mnie zabił ostatnio, pamiętam już teraz wszystko. Czy ja tutaj słyszałem kotka? Wydawało mi się. Musimy koty odnajdować tutaj w tym zadaniu. Nie, to bardzo dobrze, tam jest Kodama. Tylko jak tam wejść? Dobra, no, ładuję sobie miecz tym wzmocnieniem. O mój Boże. Wire to jest, kurczę, naprawdę wyższa szkoła jazdy. I mamy go. A przynajmniej mam taką nadzieję, bo wyglądało to bardzo obiecująco, dokładnie. I to jeszcze nawet, słuchajcie, wyfarmiłem na Wajrze? Czy chyba tak mogę powiedzieć? Eliksiry. Cudowna informacja. Chodźmy na górę w takim wypadku. No ta, ja tutaj drabinka, powiem szczerze, nie rzucała się za bardzo w oczy. O mój Boże! Coś mi wyskoczyło podczas nagrywania. Już tam udało się zamknąć to. Dziękuję Windows za zniszczenie. Jakbyście się zastanawiali, dlaczego Windows, skoro gram na PS4. Chciałem powiedzieć PS5, ale jeszcze nie. Dlatego, że nagrywam to za pomocą nagrywarki. I widzę to na ekranie monitora ze swojego kompa po prostu. Dobra. Kodama numer 2 z 5. Pięknie. Chodźmy po te skarby. Nie ukrywam, że teraz fajnie, gdyby mi wypadło nakrycie głowy jeszcze. Ale tajemnicza muzyka, nie? Takie buduje napięcie, taką wręcz aurę tajemniczości tutaj generuje. Bardzo fajnie skomponowane są te niektóre utwory. Podczas eksploracji zwłaszcza drzwi są zamknięte. No dobra, podejrzewam, że gdzieś tutaj będzie klucz do zdobycia. Kto wie, może i nawet z ciebie wypadnie, chociaż wątpię. Nie było chyba takiego motywu jeszcze. Minamoto. Dziękuję. Za... O! Jednak nie. Jeszcze nie darmową chwałę. Nie, no nie było takiej sytuacji, żeby z takiego wojownika mi wypadło coś innego niż właśnie jakiś taki element ekwipunku. No ale okej. Okay. A i tutaj zostało ograniczone, widzę, pole do eksploracji. Okej, okay, ale jest czyściutko. Sprawdźmy sobie w takim razie, co mamy na końcu tego miejsca jeszcze. Podejrzewam, że tylko skarb. Wow, może nie. Mamy nawet przeciwników. I kota, słuchajcie. Obok tej pani. O, wow. To musiało boleć. O kurde, podwójna próba chwycenia mnie była. Widzieliście to?
Doskonale. Z tym, że nie mam żadnego antidotum teraz ustawionego. Przez kamienną duszę. Nie ukrywam, że fajnie by było się wyleczyć jednak z tego zatrucia. Bo powoli, ale jednak życie mi ucieka. Dobra, zróbmy to. I mamy kolejnego, chyba już drugiego kotka w tej misji. Ocieram się o niego i cały był szczęśliwy. Okej. Okay. Chodzi o Hanzę, jak mniemam. I słyszałem, że coś nam się oczyściło, jakieś przejście. Także Hattori Hanzo, fanatyk kotów. We własnej osobie. Czyli co, rozumiem, że wcześniej bym tędy nie przeszedł? Możliwe. Chyba nic tu nie było. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że tamte drzwi też się nie otworzyły w tym momencie, bo nie było żadnego sygnału. O, wow, to z otwarcia. Z tej strony. A to wyglądało, jakbym wszedł tutaj od tyłu jakoś. Ho! No nie podciągniesz mnie tak tutaj do siebie. Też mam takie coś. Tylko, że no akurat na tego przeciwnika to może nie jest najlepszy pomysł na świecie. O Boże. No, na chwilę go sparaliżowałem. Nie było tak źle. W sumie. Jak się teraz to... O, tak się zmieniało. Dobra, duchy opiekuńcze. O Boże, tam jesteś. Jeszcze nie podpalił. Chodź tutaj. Tam jest jeszcze duszek. Kolejny kotek. Coś się otworzy znowu? Kostki zimne i drapiące? O! Wow! Płonący! No, trzeba się wygasić szybko. Świetnie. Tam coś jeszcze jest w środku. To chyba nawet nie jest miejsce, do którego muszę pójść. Więc to wygląda dość interesująco, muszę przyznać. Oj. No, dogaś się, dogaś, bo to naprawdę spartoliłem teraz. Co tu będzie w tym królestwie yokai, ha? Oj. Duży ten. Nie mówcie, że tylko. Bo też mi się wierzyć nie chce. Jezu, kotki zabiły go. Ładnie, nie no. To nie mogło być wszystko, bo to byłoby niestety zbyt proste. To ty? Też mi się nie chce wierzyć. W środku coś będzie pewnie. Ale kurde, mamy armię, co? Kociaków. To wciąż nie wszystko. To nie są drzwi, które były do otwarcia. Klucze strażnika więziennego. Dokładnie, moi drodzy. To się domknęło tak pięknie.
Oj, a może nie? What the hell? Co? Co kurde? Naprawdę? Okej. W porządku. Gdzie kurczę jestem teraz? Aha. Czy mogę iść w dwie strony, na to wychodzi. Tam mnie nie było. Widzę, że wiecie, odzyskałem tego ducha. Z automatu jakby. Ale dziwne. No przecież powinienem przeskoczyć to. Wirtuos umiejętności okej, proszę bardzo. Zostałem doceniony wreszcie. Fajnie, że te koty zostają. I nie przesuwają naszej postaci podczas biegania w żaden sposób. Ojej. To musiało boleć. Dobra, to po tobie. Fajnie, że to odaci się ładuje w ten sposób podczas ataków. Kurczę, ale to zadanie musi być duże, skoro jeszcze kodam nie odkryłem tutaj. W sensie więcej niż dwóch. A dziwne, bo jednak tutaj sporo widzieliśmy, mam wrażenie. Wiele jakichś tam zakamarków zaglądałem. O, jest, a propos. No właśnie, bo już mi to nie pasowało, że tak długo nic nie było i nic się nie podziało. Jezus, padnę. Ale miałem szczęście. Dobra, 3 na 5, to już lepiej wygląda, ale wciąż jeszcze 2 pozostają do odkrycia. I wiecie co postanowiłem? Na jakimś ze streamów po prostu będę... O, świetnie, kolejny kotek. Będę starał się zebrać te wszystkie kodamy, nagram to podczas live'a i z tego zmontuję odcinek taki z uzupełnieniem tych misji pobocznych. Tam też zrobimy sobie ten drugi wariant. W tym jednym zadaniu to trzeba było wybrać stronę w konflikcie i to będzie takie, myślę, fajne rozwiązanie. Czy to będzie po serii, czy to będzie jeszcze w trakcie? Zobaczymy. Możliwe, że będzie po ukończeniu gry nawet. Nie wiem, ile mi jeszcze zostało. A nagrywam trochę do przodu, żeby te odcinki się mogły też u was pojawiać regularnie, codziennie, przypominam, o 16:00, także jak ktoś, to zapraszam gorąco do oglądania właśnie o tej godzinie. Na kanale zawsze się materiał pojawi. To wygląda, jakby kota złapał. O Jezu, dojechały go. Ale mamy gang teraz, słuchajcie. I on nie zniknie, widzicie, ten pasek nie znika w ogóle. W sumie, jak już tutaj przyszedłem, to możemy to miejsce poeksplorować sobie do końca. W sensie tę ścieżkę. Z tym, że muszę uważać, żebym zawsze miał jednego kota do podniesienia, bo... O, jest kodama, 4-5, bo jak zakończę misję, to te kodamy chyba znikną? Nie wiem. To było zbyt podejrzane, żeby tutaj nic się nie stało. Dlatego tak się rozglądałem i nie szedłem idealnie środkiem. No ale w 100% to nie pomogło. Ryk smoka, ale w lepszej wersji. Fajnie. No słychać tego kodamy, tylko jak tam do niego wejść teraz? Tędy? Okej, okay. To było takie proste. Niech będzie skrót. Czyli zostaje mi jeszcze tylko jeden, moi drodzy. Muszę się wystrzegać. Będę się chyba podejść do tych drzwi. Okej, odczekamy. Nic się nie stanie. Chwilkę sobie zaczekam na to. Spróbujemy tej wymiany? Nie, nie spróbujemy, bo ten mnie zabije.
kurde, ile on może? Ojej. Spartoliłem to znowu. Chodźmy w rdzenie. O Boże. No, wyrzucimy Gakiego na takim nawet poziomie. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie dla tej wymiany. Czy podnosimy jakąś szansę na coś fajnego. No, poproszę. Kamień duszy i owoc. No na razie nie mam szczęścia, ale... Może się pofarci znowu. Jeszcze w sumie gdzieś ten jeden kotek jest. Domyślam się, że to właśnie tam, gdzie mnie prowadzi misja teraz. Aczkolwiek ja bym musiał sprawdzić jeszcze wcześniej jedno pomieszczenie. Chyba to. Tutaj jest właśnie cały czas Królestwo Yokai. I to mnie zastanawia. Bowiem... To powinno zniknąć. Coś tu musi być w środku. Ej, one robią naprawdę ładne zniszczenia. No, sukcesywnie, ale wybijają ich. Jakoś tam te obrażenia wyglądają, jak masz trzy koty ze sobą. Co, możemy gościa zabić jeszcze? Ono, no, Takamura. Nienaturalna śmierć. No co, zatrucie może jakieś? O mój Boże. Dobra, to nie będzie łatwe. Właśnie, bo to jest Królestwo Yokai, więc... On jest też w tej formie. 66 punktów chwały. Moim zdaniem w Królestwie Yokai za tych gości powinniśmy otrzymać większą nagrodę, bo trudniej jest ich pokonać. No ale to... Tylko moja opinia na ten temat. O, proszę bardzo. Jeszcze rdzeń. Dziwaczny rdzeń. Podamy, słyszę. Jest po drugiej stronie. Dobra, to mamy wszystko. Idealnie. Wow! Kodama już tam został. Pięknie kotki. No i oczyszczono. Fantastycznie. Cyk. Wszystkie kodamy z tego zadania zostały doprowadzone do chramu. Ha! A więc możemy otworzyć sobie skrzynię. To chyba nie jest ta demoniczna, nie? Która tutaj była z tego królestwa. Bo powinna mieć tą taką pieczęć jeszcze. A może? Zaraz. To chyba było wcześniej. To mogło być tu chyba nawet. Tak mi się wydaje. Zobaczmy. To powinno być tu. O kurde. Nie, to nie było tu. Czyli to była ta skrzynia chyba. Okej. Po żądalu. Może być. A zatem mamy wszystko. Nie powiem, że totalnie wszystko, ale mamy. Z tych rzeczy oczywiście pobocznych, nie? Tak mówię, wszystko, bo mamy jeszcze kotka do uratowania. No ale to już będzie proste, bo mamy znacznik nawet mniej więcej. Wiem, w jakim kierunku powinienem pobiec i tak dalej, więc... To nawet wrogów mam powybijanych. Chyba to nie będzie jakimś wielkim problemem, żeby tam teraz trafić, co? To było to miasteczko jakby tak, znaczy miasteczko. Tędy po prostu musimy pójść. Czy to mnie do Hanzo będzie prowadziło? Ale możemy wystarczy z nim pogadać teraz? Kurde, nie wiem. Wiecie coś w stylu, hej Hanzo, mam wszystkie koty. Jesteś zadowolony? Z tego nie będzie.
Kulę gnoju zdobyłem kolejną. O, miło. Wow, tak rzadki widok, kiedy on się regeneruje, bo zazwyczaj to mu nie pozwalam na to nawet. Także zobaczyliśmy sobie coś nowego i ciekawego. Okej, zapraszam. On Ryoki, no nie wierzę. Ostatnio narzekałem na recykling, nie? To mi dali znowu podkreślam, bossa z Nio 1. W sensie tego samego, którego już dali wcześniej w tej serii. Nie wiem, czy kojarzycie, ale tak, on Ryoki już był w tej serii. Z Nio 2. O, wow. I podobnie reagował. O. Kurde, no porobiłem go jak nie wiem. Otrzymałem się tu zabójstwa Ryoki. Zadanie ukończone. I poproszę o rdzeń. To było nietypowe zakończenie. To był Hanzo wcześniej, a teraz kurde on Ryoki mi nagle się pojawia, nie? Dlaczego? Nie wiem! Wyglądało jakby po prostu go chcieli dać. O! Aha! Jesteś bardzo dziwny, Hanzo, wiesz? Ale skończyliśmy zadanie, więc możemy iść po prostu stąd i mamy na level. Amritem, w związku z tym, co jest bardzo pozytywnym newsem. Wręcz wyjątkowo pozytywnym. Bezpańskie koty, w brzuchu tego yokai nie było zbyt przyjemnie, ale przynajmniej udało ci się zebrać te kotodrapy. Jakim cudem on to przeżył? Nie wiem, nie wnikajmy w te szczegóły. A mogę cię prosić o coś jeszcze? Zachowaj to dla siebie. Dobrze, udawaj trupa. Gest, teraz ma on sens, nie? Dlaczego takiego gestu się nauczyliśmy? Kurczę, fajnie, fajnie, fajnie. I mamy zrobione wszystko tutaj w tym zadanku, znaczy w tym, nie wiem, w sektorze zadań jakby. W regionie mam jeszcze Zew Boga Ognia, no i oczywiście dwa zadania zablokowane, plus zadanie pożegnanie z przeszłością, więc zrobimy sobie zadanie Zew Boga Ognia. Czołem, chcę jeszcze bardziej rozbuchać żar w piecu, więc oczywiście potrzebuję więcej Magatamy. Tym razem ludzie gadają, że widzieli ją na jakiejś stromej górze u jej podnóża. Płynie rozgrzana do czerwoności lawa, więc to pewnie właśnie tam jest ta Magatama. Czy mogłaby się dla mnie zdobyć? No oczywiście, że tak. Tome, przynajmniej tak pamiętam, że ty się nazywasz, ruszamy po Magatamę na świętą górę u podnóża wulkanu, gdzie znajdowało się wiele świątyń i chramów. Jednak z powodu aktywności wulkanicznej zostały porzucone i popadły w ruinę. Płynąca magma przykryła podnóże góry i utworzyła twardą skałę, której część nadal jest gorąca. Rośliny, rzadko porastające powierzchnie góry, dopełniają piekielnego krajobrazu. Krążą też plotki o niespokojnych duchach ofiar wulkanu, które podobno wciąż wałęsają się po okolicy. Nie wiem, czy uda nam się dokończyć to zdanie w tym odcinku jeszcze. W sumie nie zwróciłem uwagi, czy to jest Kodama, ale nie sądzę. To raczej będzie zadanie na zasadzie wejdź, zabij jednego potężnego przeciwnika, bo będzie arena z masą wrogów i tyle. No ale zobaczymy. 97 poziom, słuchajcie, już blisko, blisko do tej pięknej setki. A potem to już wiecie, jak zbicie strzelił. I w ogóle tak ciekaw jestem, czy... Ja wiem, że nagrałem to z wyprzedzeniem, więc może że już wiadomo... O Boże, że już coś wiadomo. Ale jestem ciekaw, co z DLC. Ej, czemu on mnie nie trafił? Ja nie robiłem uniku. Powiem więcej. Podoba mi się to miejsce, w jakim jesteśmy. Ładnie to jest zaprojektowane. I wiem, że to jest kolejna jaskinia, nie? Tak na dobrą sprawę, ale ładnie tutaj było. W sensie bardzo nastrojowo. Nie, żebym chciał tutaj mieszkać czy coś! Ale serio... Design... Myślę, że jest fajny tutaj w tych... O nie. Pff, co za koleś? On na rękach staje i... puszcza gazy.
No nie, Zen, taki numer, nie podrapiesz mnie, koleś. O. Nie wiem czemu to... Nie łapie go. O, zabolało? No i dobrze. Zabolało. Nie będzie to jednak jakiś jeden wielki, jak widzicie, koleś do pokonania. Aby to zadanie kończyć. O Boże. Co? Jakim cudem? Jak? Jak? Okej. Okay. Jeszcze raz. O nie, 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 nie. Musimy z nim zawalczyć znowu. No zgińże! Oj. Jestem na dwa uderzenia, jak zwykle zresztą od tego przeciwnika. Jestem naprawdę jeden z tak... Obiektywnie, myślę, można powiedzieć, najmocniejszych yokai, dlatego że zadaje nam naprawdę ogromniaste obrażenia. Niezależnie od momentu w grze, jak jesteśmy, bo wiadomo, że ci przeciwnicy są skalowani. Ale no to jest niesamowite. Jakie spustoszenie oni mogą siać. Dobra, i zrobione. Na luzie. A, to jest to zadanie. Faktycznie. Ja, że też po opisie nie skojarzyłem, nie? Że, o Boże. Że to akurat to jest zadanie. To. Bo tu faktycznie magmy było trochę. I to jest taki wulkan. Myślałem, że to będzie jakaś taka góra po prostu, gdzie na przykład od tęgu mogłoby się roić. Czy coś w ten deseń. No to widzę, że po prostu jest dosłownie to zadanie z wulkanem. No miało to sens, niewątpliwie. Czy on tu wróci? Oj, za szybko. Dobra, muszę się liczyć z tym, że będę podpalony po prostu od niego. I tyle. To trzeba przeżyć jakoś. Trzeba to brać, wiecie, w ryzyko towarzyszące tej walce i tyle. O Boże, to wszystko wygląda tak samo. Dobra, tu musimy przejść. To jest ta świątynia, o której było w opisie. Jak on upiornie wygląda. No, starczy, bo ma naprawdę ogromny zasięg. Myślałem, że Kodamy słyszałem. Ale to chyba niemożliwe. Chyba chciałbym ich usłyszeć gdzieś tutaj. Po prostu.
to było wejście. Tu mamy świątynię. I tu mamy barierę. Znaczy, królestwo yokai. O nie. No i co? Co ci z tego przyszło? No nic. Oj. A może? Cholera mnie zabije jeszcze. Ja nie wiem, czy przypadkiem to nie jest jedyny yokai, którego nie można w jakiś taki sposób dobić, jak leży? Że nie jest wystawiony na krytyczne uderzenie? No i Pondatara to naturalny, myślę, taki strażnik Magatamy. To był już nie po raz pierwszy zresztą. Oj! To będzie bardziej arena jeszcze. Okej, bo sobie sam by nie poradził! On tu oczywiście ogień będzie mi przeszkadzał tylko. Jezus Maria. Mamy go. Niech te głowy mi tylko padną. No gińcie! Cześć, jakbym teraz spłonął po prostu tutaj. To było przykre. I tu chram jest. Może słusznie, że słyszałem tutaj gdzieś w okolicy te kodamy. I to nie jest Magatama jednak jeszcze. Ha! To jest dopiero, moi drodzy, ciekawostka. To widzę, że tutaj trochę czasu możemy jeszcze spędzić w tym zadanku. No. I to kto wie ile, może nawet wcale nie mało. I Pondatara piekielny Onibi, kolisty mnich. No dobra. Tu coś jeszcze mamy. To jest takie wejście na górę do tych. Dobra, wiecie co? Zawalczymy sobie z nim następnym razem, tak myślę. Także cóż, to by było tyle w tym odcinku z Nioh 2. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, oczywiście zostawcie kciuka w górę. Zachęcam do subskrypcji kanału. No i zapraszam jutro o 16:00 na kolejny odcinek z Nioh 2, w którym to sobie dokończymy to zadanie i prawdopodobnie przejdziemy do kolejnego, czyli już chyba ostatniego regionu. Trzymajcie się, do zobaczenia. Subskrybujcie, bądźcie na bieżąco i zapraszam na Facebooka oraz Instagrama. Linki macie w opisie. Pa, pa, do jutra.